zwróćcie na to uwagę, dlatego że co prawda młodzi nie głosują, jakby specjalnie nic nie prawie w ogóle nie głosują, ale ten, kto ma młody, wygrywa. W sensie symbolicznym, PR-owym, to jest bardzo istotne. Chciałbym też Was prosić, żebyście nie kombinowali lokalnie, nie wyrzucali pieniędzy w błoto na jakieś ulotki, banery i inne rzeczy. Zanim podejmiecie jakieś konkretne działania, bardzo proszę o to, żebyście się ze mną skontaktowali. 602-666-777. 3 6 5 3 7, łatwo zapamiętać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Z taką będziecie? Tylko teraz tak, czy mam mówić przez mikrofon, czy bez? To poleci. Zaczynamy konferencję prasową na Ruchu Społecznego Rzeczpospolitej Polskiej. Telewizja Polska się pojawiła z kamerą. Jedyna telewizja, oprócz naszej. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Serdecznie witam przede wszystkim przedstawicieli poszczególnych organizacji. Chciałbym Państwu powiedzieć, że dzisiaj jest kolejne spotkanie takiego poszerzonego sztabu wyborczego Ruchu Społecznego Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj już możemy Państwu publicznie ogłosić skład środowisk, które już na pewno pójdą z nami do wyborów, czyli do jednym blokiem i w jednym ruchu społecznym. Chciałbym przedstawić Państwu przedstawiciela ruchu niepełnosprawnych, pana Roberta Kukarycza, który z swoim środowiskiem przystąpił właśnie do ruchu społecznego i weźmie udział w wyborach parlamentarnych. Jest już pewne, że w ruchu społecznym do wyborów pójdzie Ruch Sprawiedliwości Społecznej na czele z Piotrkiem Ikonowiczem. Serdecznie witam Piotrka. Również tutaj z Ruch Sprawiedliwości Społecznej reprezentuje pani, przedstaw się. Sławowska Milena. I przedstawiciel sekcji młodzieży, kolega Piotr Dziurzyński. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, chciałbym tylko przekazać Państwu do wiadomości, że pierwsza konwencja wyborcza Ruchu Społecznego Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 9 sierpnia w miejscowości Borki Kosy koło Zbudzina w powiecie siedleckim. To jest właśnie tam, gdzie ja mieszkam i tam, gdzie były największe rolnicze protesty, rolnicze blokady. Natomiast 16 sierpnia oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej w Krakowie na Wawelu. I mogę dzisiaj Państwu powiedzieć, że programu nie będziemy dzisiaj przedstawiać, bo program każdy z Państwa już zna, przynajmniej jego zarysy, bo ten program stopniowo będziemy prezentować w poszczególnych naszych konwencjach wyborczych. Natomiast mogę dzisiaj z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej jest to ruch, który zrzesza wszystkie środowiska, gdzie w końcu polski parlament będzie reprezentowany przez wszystkich ludzi ciężkiej pracy, a nie przez tych, którzy nic nie potrafią robić, tylko przez 25 lat rozkradać ten kraj. Naszym zadaniem jest zmiecienie, dosłowne zmiecienie ze sceny politycznych ludzi, którzy przez 25 lat właśnie niszczyli Polskę, rozkradali kraj i doprowadzili do tego, że Polska dzisiaj rzeczywiście istnieje tylko na papieru. My jesteśmy tym ludem, który ma przywrócić godność Polakom i
i który ma przede wszystkim pokazać, gdzie jest miejsce tych, którzy skrzywdzili nas, a przede wszystkim jako przedstawiciel strony rolniczej. Moim marzeniem, naszym marzeniem jest, aby całkowicie wysłać na zieloną trawkę takich panie, takie panie i panów z podznaku Polskiego Stronnictwa Antyludowego, największego szkodnika w dziejach III Rzeczypospolitej Polskiej w sektorze polskiego rolnictwa. Dzisiaj, tak jak mają na tych klapkach tą zieloną kończynę, miejsce Polskiego Stronnictwa Antyludowego jest na zielonej kończynce i my do tego doprowadzimy. Dziękuję. Tak jak już mówił przewodniczący Zdebski, ruch społeczny to jest pomysł na to, żeby w parlamencie nie zasiadali wyłącznie zawodowi politycy, urzędnicy, biznesmeni, przedstawiciele lukratywnych, wolnych zawodów, tylko żeby parlament był w sensie społecznym i socjologicznym odzwierciedleniem polskiego społeczeństwa. Śmiem powiedzieć, że przez ostatnie 25 lat większość grup społecznych i grup zawodowych w Polsce nie była reprezentowana w parlamencie. I to podwójnie. Po pierwsze, nie była reprezentowana, bo nie ma tam kierowców ciężarówek, tramwajarzy, sprzedawczy, ochroniarzy. Nie ma ani jednej osoby z tych grup zawodowych. Ale można by się z tym pogodzić, gdyby zawodowi politycy, gdyby jakaś partia wzięła na siebie ciężar reprezentowania interesów ludzi pracy. W Polsce mamy 16 milionów ludzi pracy najemnej i ani jednego posła, który by ich reprezentował, czy posłanki. I to się oczywiście musi zmienić. Bo jeżeli to się nie zmieni, to utrzyma się tendencja, która sprawia, że Polacy pracują najdłużej po Grekach w Europie i coraz ciężej, rośnie wydajność pracy, a maleje udział płac w rosnącym dochodzie narodowym. Czyli za coraz więcej pracy dostajemy coraz mniej pieniędzy i coraz ciężej jest nam się utrzymać. I ci ludzie, jeżeli nie wejdą szeroko łamą do parlamentu, jeżeli te różne grupy zawodowe, to nie jest przypadek, że my jesteśmy w gmachu ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych, które wystąpiło niedawno do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie, że ludzie bez umowy o pracę na tzw. umowach śmieciowych mogą zrzeszać się w związki zawodowe. Jesteśmy tutaj między innymi po to, żeby takie związki budować i żeby tych ludzi wysłuchać do parlamentu. Na naszych listach znajdą się przedstawiciele tych wszystkich zawodów, które polska polityka wykluczała. Bo tylko oni najlepiej wiedzą, tylko pielęgniarka wie, jak ustawić zawód pielęgniarki, pozostały zakres obowiązków i wynagrodzenia. Tylko piekarz, tylko robotnik budowlany wie, jak sprawić, żeby zawsze dostawał wypłatę, prawda? Tylko człowiek ciężkiej pracy rolniczej wie, jak bronić interesy polskiej wsi, nie tyle zasiać i zebrać, ale jak sprzedać bez strat. I to wszystko musi znaleźć odzwierciedlenie, bo od tego jest demokracja. Od uzgadniania interesów między różnymi grupami społecznymi. Tymczasem dotychczas cała polska demokracja, parlament i państwo polskie to była jedna wielka maszynka do robienia pieniędzy dla elit, które grabią większość społeczeństwa w imieniu wielkich międzynarodowych korporacji i w imieniu własnych. I to się musi zmienić. Wielki bunt przedarza się przez całą Europę przeciwko neoliberalnej ortodoksji, przeciwko rządom banków, lichwiarzy, finansistów, którzy niszczą prawdziwą gospodarkę, niszczą przemysł, niszczą rolnictwo, niszczą świat pracy. Chcemy odzyskać nasze państwo, chcemy odbudować nadzieję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Pomorska Telewizja Narodowa, Nowy Ekran. Ja jestem dziennikarzem dwóch redakcji, a jeszcze reprezentuję Fundację Gospodarczą Bezrobotnym Sław Pol z siedzibą w Gdańsku. I mam pytanie do pana przewodniczącego. No jest taka duża grupa społeczna, które to są bezrobotni i dużo ich jest na wsi też, bo no, to jest ukryte bezrobocie, bo ci bezrobotni tam się nawet nie rejestrują do powiatowych urzędów pracy, bo mają daleko dojechać, jest ten problem. Jak powiedzmy posłowie czy senatorzy, którzy będą już, zakładamy, w parlamencie, będą mogli wpłynąć na ten stan rzeczy, by zmienić tą ilość bezrobotnych, bo mamy 4 miliony bezrobotnych. Młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę, bo tutaj zarabiają 1500 zł, to im na przeżycie nie wystarcza, więc za tą samą pracę dostają 6 tysięcy gdzieś tam w Anglii czy w Irlandii, prawda? Co zrobić, żeby nie odpływała ta siła młodych ludzi, tutaj mamy młodego człowieka i pan też może coś na ten temat powiedzieć, żeby oni zostawali w Polsce?
żeby chcieli tutaj pracować i żeby były miejsca pracy, no bo te korporacje zagraniczne tych miejsc pracy tworzą, ale tylko określoną ilość. Jest robotyzacja, jest automatyzacja, coraz mniej miejsc pracy jest. Ja powiedziałam, że gdyby żadna grupa społeczna, która idzie w ruchu społecznym jako pojedyncza jednostka, nie jest tworem zawieszonym w powietrzu, którego da się sprowadzić na czarodziejską różdżką na ziemię. My prowadzimy zmiany globalne. Wystarczy zapoznać się z naszym programem, ale żeby ten program zrealizować, to my musimy zrobić to, co powiedziałam wcześniej. Wyrzucić ze sceny politycznej zbrodniarzy, którzy rozkradali ten kraj. Ci ludzie nie mogą dalej rządzić w Polsce. Ci ludzie nie mogą dalej rozporządzać naszymi pieniędzmi. Trzeba skończyć z tą wielką patologią, że dzisiaj ruch społeczny musi szukać pieniędzy, żeby zapłacić 500 zł za salę, którą dzisiaj jesteśmy. Natomiast partie polityczne mają po kilkanaście milionów złotych naszych pieniędzy. My im płacimy za to, że jeżdżą po Polsce i oszukują ludzi. Dzisiaj naszym zadaniem jest to po prostu zmienić. Dzisiaj nie można patrzeć na tą wielką obrudę, że pani premier najpierw niszczyła polską kolej, a dzisiaj wsiada do pociągu i jedzie na kraj, w kraj oszukiwać ludzi. Dzisiaj jedynym środkiem lokomocji, który przysługuje pani premier Ewy Kopacz, jest miotła. Młody człowiek może powie o tych młodych bezrobotnych. Miotle? Nie, o tych bezrobociu. Co robią, żeby młodzi? Może daj mikrofon, panie Sławomirze. O młodym bezrobociu być może nie będę mógł powiedzieć dużo, ale mogę powiedzieć na temat naszego pomysłu stworzenia platformy społecznej do kontaktu młodych ludzi. Myślę, że każdy z tych młodych ludzi, którzy zgłoszą się do nas, wypowiedzą się, spotkają, przedstawią nam swoje zdanie, będą mogli najdokładniej odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego wyjeżdżają, dlaczego w Polsce sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Na szczęście jeszcze nie wszyscy wyjechali i trzymamy za nich kciuki. Proszę. Dzień dobry, mam Marzena Burkowska, Polityka. Ja mam pytanie do pani. Jest pani rodzynkiem w tym gronie. Chciałabym się zapytać, dlaczego pani dołączyła do panów, jakie ma pani plany i co chciałaby pani osiągnąć w ruchu? Dziękuję. Tak więc witam. Przede wszystkim jestem matką dwójki dzieci i według mojej oceny w Polsce nie ma polityki społecznej dla dzieci, dla matek. Od ponad 20 lat nikt nic nie robi w tym kierunku. Za chwilę dzieci idą do szkoły, ja również mam dwie córki uczące się i będę się zastanawiać, jak tysiące innych kobiet, co zrobimy w tym kierunku, tak? Skąd weźmiemy pieniądze na podręczniki, skąd weźmiemy pieniądze na pomoce naukowe do szkoły. Niestety to są takie horrendalne kwoty, że nie stać nas na to po prostu. I nie ma po prostu pracy, nie ma zasiłków dla tych kobiet i dłużej no niestety, tak być nie może. To my sami, kobiety, dzieci, musimy walczyć o każdy dzień tak naprawdę i musimy to wszystko wziąć w swoje ręce. Nie politycy, którzy po prostu tam zasiedzieli się w tym Sejmie, tylko my zwykli ludzie chcemy po prostu cokolwiek zmienić. Dlatego przyłączyłam się do ruchu i zaczęłam działać aktywnie po prostu, aktywnie i zachęcam wszystkich, żeby zaczęli ze mną współpracować, jak z kolegami. Kobiety też? Oczywiście, no, jak najbardziej. Aha, proszę. Szanowni Państwo, usłyszeliśmy tu przed chwilą od pana przewodniczącego, że posłowie ruchu społecznego, gdyż ruch społeczny jest lepiszcza dużych nurtów myślowych, podpiszą takie czy inne zobowiązania, jak lojalność, jak zwał, tak zwał. Czy pani przewodniczący, przewiduje pan, że w pańskiej grupie, w pańskiej partii będzie coś takiego jak poseł niezawodowy? Bo jak poseł będzie niezawodowy, to znaczy, że jest lobbysta. Czy pan zdaje sobie sprawę, ile teraz w obecnym parlamencie jest posłów niezawodowych, czyli lobbystów? Jeżeli pan przewiduje, że będzie pana będą posłowie niezawodowi, to pan nic nowego nie wprowadza. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ja nie wiem, co Pan wczoraj robił, gdzie Pan był, ale ja o jakichś kosztach zawodowych w ogóle nie mówiłem, także nie wiem, o co tutaj chodzi. Trudno mi odpowiedzieć na Pańskie pytanie, ponieważ nie ma czegoś takiego jak lojalność. Z moich ust nic takiego nie padło. Z moich ust nic takiego nie padło, jak poseł zawodowy czy niezawodowy. Ja tylko mówię, że staramy się zorganizować wokół siebie wszystkie środowiska społeczno-zawodowe i pójść razem do wyborów, żeby pierwszy raz w historii ludzie pracy poszli do wyborów. Ja nie wiem, jeśli Pan zostanie posłem, czy Pan zechce być posłem zawodowym, społecznym, nie wiem, może Pan być posłem rodzinnym nawet, może Pan sobie mówić wszystkie rzeczy na temat posłów. Ja nie przywiązuję tego z żadnej wagi. Posłem ma być po prostu tym, który będzie służył społeczeństwu. Ja pytałem zupełnie o coś innego Pana Przewodniczącego. Czy Pan przewiduje coś takiego, że może w grupie, tej grupie ruchu społecznego posłów może być poseł niezawodowy? Ja bym tak, no zdarzało się, że na przykład posłem był dyrektor szpitalu, tak? I on nie składał swoich obowiązków, tylko łączył obowiązki dyrektora z obowiązkami posła. Nie pobierał pensji poselskiej, tylko pobierał wynagrodzenie w szpitalu. Czyli był lobbystą? Nie, był dyrektorem szpitala. Przepraszam, no, może Pan mieć oczywiście taki pogląd, ale moim zdaniem bardzo wielu posłów zawodowych to są lobbyści właśnie, bo to nie wyróżnia. Po prostu jeżeli ktoś się tak przyjmuje oferty od zagranicznej korporacji, jeździ na takie różne wyjazdy sponsorowane i lobbuje za określonymi rozwiązaniami prawnymi, które są korzystne dla jakiejś grupy kapitałowej, to wtedy jest lobbystą, a nie wtedy, jeżeli jest posłem zawodowym czy niezawodowym. Czy nie jest trafnym kryterium. Ja tylko pozwolę sobie szkolić ustawę o tej młodzieży. No, my, w naszym programie, że my prosimy do ruchu społecznego, jest ustawa, która powoduje, że państwo finansuje z budżetu centralnego budownictwo komunalne. Masowe budownictwo, tanie, czynszowe, komunalne sprawi, że młodzież będzie mogła zostać, bo po to, żeby się wytrwać od rodziców, założyć rodzinę, nie będą musieli emigrować, bo skoro pierwsza pensja jest niska, młodego człowieka ten pierwszy część powinien być niewzorcą. To jest część naszego programu, która na pewno stworzy warunki, w dużej grupie ludzi, żeby jednak nie emigrować. Mam pytanie. Ja tylko dopowiem jeszcze jedno zdanie, bo jeżeli do tych typowych, zawodowych posłów chodzi, no to ja znam takich posłów bardzo dużo. Mogę tylko Panu przypomnieć, że każdy zawodowy poseł to jest ten poseł, który nic nie potrafi robić. Mam pytanie odnośnie... Panie Przewodniczący, ja mam pytanie, Neon 24, mam pytanie Sławomir Ziembiński dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych. Za chwilę będziemy mieli referendum 6 września. Jaki jest stosunek do jednomandatowych okręgów wyborczych, no tego, że tak powiem, ruchu społecznego Rzeczpospolitej Polski? Bo to jest istotny problem w dzisiejszych czasach. No, różni na ten temat mówią, że dają szansę bogatym, niebiednym, więc to jest trochę przekłamanie, bo przecież takie jednomandatowe okręgi wyborcze, jak do tej pory...